Cześć kochani, z tej strony Radosław Rygielski, dzisiaj w nieco innym miejscu, witam Was bezpośrednio z mojego domu. Mamy przed nami piątek tradera i wspaniały oczywiście weekend, życzę Wam od razu udanego weekendu. Ostatnie spadki na Bitcoinie, wiele osób zrzuca winę na to, że tutaj odkryto nowy wariant wirusa i tak dalej, wiele osób jest tym zaskoczonych, a chcę powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, ostatnia analiza z 24 listopada, jak wiecie, zakładała, zgodnie z opisem z 24 w nagraniu, w analizie, na początku, jak widzicie, jakiś tutaj możliwy spadek ceny. Zobaczcie, co się wydarzyło. Cena wzrosła, spadła do tej strefy, która była wcześniej oznaczona i akurat przed tym spadkiem jeszcze był ten news. I tutaj chcę Wam pokazać jedną ważną rzecz, że newsy często są wykorzystywane po to, aby nadać tej cenie ruch, aby dopalić dany ruch, dlatego że gdy są newsy, odczytują to klienci detaliczni i dzięki temu mamy jeszcze większy ruch, gdy duży kapitał potrzebuje po prostu więcej paliwa do swoich transakcji. Tak? Jednocześnie dziś również przypadkiem mamy w piątek, czyli dzisiaj 26, ostatnią transakcję na CME. Więc to jest kontrakty. Więc to jest ciekawe, że dzisiaj też mamy ostatnią transakcję, jeżeli chodzi o kontrakty. Dzisiaj się one zamykają. Jednocześnie był ten news, a już wcześniej to oznaczaliśmy, że ten spadek jest możliwy. Więc pamiętajcie, że newsy często służą tylko do manipulowania, do przepychania danych ruchów. Dlaczego tak jest? Ponieważ żyjemy w świecie, w którym, jak wiecie, kto ma media, ten ma władzę, sytuacja na granicy to pokazuje, gdzie strona białoruska pokazuje swoją wersję propagandy, a my ze swojej strony widzimy, jak to wygląda naprawdę. I tak samo jest na rynku kryptowalut. Nie myślcie, że tutaj wiecie, piękne złote zegarki i krawaty zawsze będą dbać o to, żeby było uczciwie i sprawiedliwie, bo tak nie jest. Stąd też przypominam Wam, że te ruchy przed jesteśmy w stanie oznaczyć bez newsów, a newsy potrafią te ruchy właśnie dopalić jeszcze bardziej. Okej, do brzegu. Pisaliście w komentarzach bardzo dużo o rynku Shiba, było bardzo dużo lajków i również o rynku Cardano, jeszcze był Atom, tak dalej. Ja wybrałem dwa rynki, Shiba i też ADA. Zaraz zrobimy analizę na życzenie. A co do ostatniej analizy? Cena spadła, tak jak spaść tutaj prawdopodobnie miała, to się wydarzyło. Sam osobiście nie byłem tutaj zwolennikiem, żeby jeszcze jakieś były pogłębienia dołków, ale z rynkiem się nie dyskutuje. I teraz co się może dziać dalej? Dalej to, co robi cena od aktualnej ceny do 50 tysięcy, mnie osobiście nie interesuje. Dlaczego? Ponieważ dla mnie najważniejszym sygnałem, żeby dalej były wzrosty, będzie wybicie tendencji. To będzie potwierdzenie, że dalej cena może wzrastać. Oczywiście pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Uważam, że w weekend, który teraz będzie, no te dwa tygodnie już trwają, o których ostatni czas mówiłem, dynamika miała być, dynamika jest, więc teraz myślę, że w weekend będą już jakieś pierwsze ruchy i po wybiciu tendencji oczekuję dalszej kontynuacji jeszcze ruchu do 61, 67, no i dalej to możliwe, że jeszcze wyżej. Już któryś raz z rzędu powtarzam, ale tylko dlatego, bo jest szeroka strefa wzrostowa. Zresztą ją widzicie, oznaczona jest kolorem zielonym, więc potwierdzenie na wzrosty będzie, gdy cena wybije tendencję zgodnie z opisem ostatniej analizy. Co do Shiby, zobaczcie proszę, że cena mocno spada. Od dołu jest ważna strefa prowzrostowa oznaczona tutaj kolorem zielonym. 2080 i 3499. Ta strefa jest tutaj koloru zielonego. Cena jest nad nią. Jeżeli będzie w niej, nie ma to żadnego znaczenia większego, ponieważ również potwierdzenie na dalsze wzrosty będzie tak. Po pierwsze, wybicie tendencji, a po drugie, pokonanie strefy 3982 i 4819, czyli tu jest strefa koloru czerwonego, która musi zostać wybita, aby dalej mógł być lekko kontynuowany trend wzrostowy. Na Cardano, czyli ADA USD, jest to samo. Jesteśmy już akurat w strefie wzrostowej koloru zielonego, a nad nami jest strefa spadkowa, czyli dalsze wzrosty są możliwe, czyli gdy będzie ten warunek spełniony, po wybiciu tej strefy koloru czerwonego, czyli 1.763, 2.02. To jest strefa, którą cena musi wybić, aby dalej była kontynuowana strefa, aby był dalej kontynuowany wzrost od strefy wzrostowej od dołu. Zobaczcie, strefa od dołu jest jedna,
Na Adzie również, na Bitcoinie również i jakby to powiedzieć, już ktoś może wejść szybko w transakcję, tak, ale jeszcze bezpieczniej będzie poczekać dodatkowo na wybicie tendencji i strefy, jeżeli ona jest, żeby mieć kolejne przewagi, które mówią i świadczą o tym, że dalej może cena wzrastać, tak, bo strefy są po to, żeby w nich już jakieś transakcje chociażby częściowe otwierać, ale dokładać transakcje możemy po wybiciu, załóżmy, tendencji, czyli kolejnych przewag. Tak, też możemy oznaczyć kanałem. Możemy tutaj też oznaczyć właśnie tymi świecami widmo, tak sobie je nazwijmy, dany możliwy ruch, tak, który nas to interesuje, czy będzie wzrost, czy spadek. Najbardziej interesuje nas po prostu moment, w którym wybijemy tą tendencję i strefę. To samo na rynku Shiby, tak, sekundka, to samo rynek Shiba, już zaraz znajdziemy, ok, o właśnie, jesteśmy tutaj, tak, tu mamy ok, te strefy, najważniejsze wybicie tendencji plus jeszcze wybicie tutaj tej strefy, a jeżeli chodzi o kolor czerwony, Bitcoin, jak widzicie, gdzieś oczekiwaliśmy spadku, on się zrealizował, no i teraz wybicie tendencji będzie potwierdzeniem na dalsze możliwe wzrosty, więc tak to wygląda w tym momencie. Piszcie proszę w komentarzach, jaką chcecie analizę, aby przeanalizować w kolejnym nagraniu, jaki rynek chcecie, abym przeanalizował w kolejnym nagraniu. Ja już nie przedłużam, bo i tak przedłużyłem na mnie, to i tak jest zbyt długo. Życzę Wam udanego weekendu, trzymajcie się zasad i pamiętajcie, rynek już jest ułożony, tutaj możecie Reuters pisze o tym, że ceny spadają, bo to, bo tamto. Nie! Ceny spadają, bo spaść miały, bo jest to zaplanowane, ponieważ tutaj nie ma znaczenia, czy będą to kryptowaluty, czy świat finansów, które tak samo są nieczyste zagrywki i manipulacje, jak w takim życiu codziennym, na przykład w mediach, więc nie bądźmy też tym zaskoczeni. Tutaj widzicie zresztą, że o tym mówiłem, bo pytaliście o te strefy, to też to oznaczyłem, pokierowałem, jeżeli chodzi o ten możliwy zakres spadku. No i jesteśmy w strefie, co nie jest jakieś ultra bardzo komfortowe, bo najkorzystniej będzie, gdy cena wybije tendencję, wtedy jest to kolejne potwierdzenie na dalsze możliwe ruchy, ponieważ tracimy wtedy przewagę spadkową. Ja już nie przedłużam, do usłyszenia, zerknijcie proszę w linki, tam jest bezpłatny kurs tradingu, dostęp do grupy, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Do usłyszenia i słyszymy się, bardzo możliwe, że w niedzielę na takim dosyć spontanicznym live'ie wieczorem, który będzie na YouTubie o 20:00. Cześć!